Siemanko, mam dla Was dzisiaj takie zapytanie. Nie wiem, czy będziecie chcieć, czy nie. Będę robił pseudo KTM-a, kolejnego ulepa. Co mogę więcej na ten temat powiedzieć? Jakie to prace będę robił przy nim? Mianowicie nie wiem dokładnie, co będę przy tym silniku robił, bo jest zablokowany. Zablokowało silnik, nie wiadomo, co się stało z nim. I cóż, prawdopodobnie ściągnę górę, bo najprawdopodobniej może być to kwestia, że się zatarł po prostu. Co się tutaj stało, jak pytałem się właściciela, po prostu po zmianie oleju wymienił olej, przejechał się kawałek i stanął silnik. Zablokowało go, więc będziemy próbować go reanimować. Oczywiście, jak to będziecie chcieli oglądać. Jak będziecie chcieli oglądać, oczywiście standardowo napiszcie to pod spodem, pod filmem w komentarzu. Frazę, że chcecie to oglądać. Mam kręcić taki odcinek. No i tyle, no. Troszeczkę odchodzone od tematu, jak składem. Co to jest za motor? Właśnie nie wiem dokładnie. Już nagrywałem o nim odcinek, w sensie stał u mnie kiedyś i mówiłem parę słów. To jest jakiś pseudo Diabolini XB, nie wiadomo jakie. Jakiś taki mieszaniec kombinowany. Silnik coś ale typu Lącin 250, tylko na łańcuszku, a nie na popychaczach jest rożąd. Więc troszeczkę to inaczej chodzi, tak bardziej agresywnie w porównaniu do Lącina. I tyle, no. Ciężkie to jak nie wiem co jest, o wiele cięższe niż KTM mojego brata. I co? I tyle, no. Będziecie chcieli, oczywiście jak mówiłem, no napiszcie to w komentarzu. I mam dla Was jeszcze jedno, w szczególności dla takiej jednej osoby, co mnie się pytała o tego skutera, co tu jest. To też nie jest skuter mój, tylko takiego jednego gościa, no kolegi. Miałem go mu naprawić, no i nie udało mi się. Nie udało mi się go zrobić, bo nie wiedziałem, co mu dolega dokładnie. Co mu dolega. Po prostu objawy były takie. Iskra jest. Paliwo dochodzi. Nie ma żadnych przedmuchów, wszystko szczelne. Nie odpala. Co się mogło z nim stać? Doszłem do tego, co się mogło z nim stać i prawdopodobnie jak mi się uda uporać tutaj z tym motorkiem, to wróci na garaż i spróbuję go zreanimować, bo doszłem co mu dolega ogólnie. No ale to Wam pokażę lampą stroboskopową. O co chodzi? Bo właśnie dzięki temu, że kupiłem lampę stroboskopową, właśnie dzięki temu doszłem, co temu skuterowi dolega. No i kompresja tak samo jest, nawet jeszcze ok. No. Tutaj pewnie zaraz będziecie się pytać, co to jest MZ-ka. No, MZ ETZ 150, brata tego, co ma KTM-a. Jak widać, gnije. Po wydechu. Mam nadzieję, że dobrze będziecie wszystko widzieć, bo zmieniłem na 30 klatek na sekundę z racji, że już się ściemnia i w 60 był obraz strasznie ogólnie ciemno nagrywało, no bo naświetlanie tych klatek, nie? No. No i od razu jeszcze Wam powiem, co to jest to. Tu. To jest jakaś Yamaszka 50, ale nie wiem dokładnie, jaka to jest Yamaha. To jest oryginalna jakaś Yamaszka 50. Tu pokażę od przodu, może ktoś rozpozna, napisze w komentarzu, co to za Yamaha jest, bo sam nawet się zastanawiam, co to kurde za Yamaszka jest. Nawet jeszcze naklejeczki Yamaha nie zdarły się do końca. Nie wiem, czy to widzicie. Nie, to jest jakaś Yamaszka. I tu od tyłu jeszcze lampy, takie okrągłe są. Tyle, no. To takie motory, co u mnie na polu stoją, będę musiał je wszystkie uprzątnąć gdzieś, bo troszeczkę, no. Aha, i jeszcze
bo ja zaraz się zabieram za ten oto motorek, więc będę się sprężał. Muszę sprzątnąć, zrobić miejsce w garażu. Czemu nie nagrywałem? Czemu tak spadła aktywność u mnie? No mianowicie, no miałem dużo prac takich jesiennych, porządki, nieporządki i ogólnie dużo drzewa było do złożenia, cięcia i niecięcia i z racji tego, że było bardzo dużo komentarzy, no może nie bardzo dużo, ale dużo komentarzy było takich, że syf u mnie, to postanowiłem, że nie będę nagrywał, no żebyście, żeby wam oczów tym ogólnie, jak to można nazwać, nieporządkiem nie razić. No, no i tyle, no. Tak, to byłoby trochę więcej odcinku, bo robiłem troszeczkę przy motorkach. Udało mi się naprawić RCK moje, RCU moje. Zajęło mi to 3 minutki naprawa. Ale to dowiecie się, jak będziecie chcieć oglądać ogólnie o tym tu motorku, to wam dopowiem w następnym odcinku. Więc tyle. To standardowo, podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz zasubskrybować kanał, bardzo ci będę za to wdzięczny. No i oczywiście możecie, jeśli dotrwaliście do końca, możecie napisać to też w komentarzu, że dotrwałem. No, bo pewnie odcinki są nudne. Więc na razie, do następnego. Hej!